Cześć, ja jestem Kuba, to jest kolejny odcinek kursu programowania aplikacji okienkowych w Pythonie. Dzisiaj zajmiemy się zrobieniem czegoś ala to okienko tutaj po prawej, czyli takiego widoku do wyświetlania rezultatów z jakimiś pomiarami pól, tych figur, którymi zaznaczamy nasze ciasteczka. I zaczniemy od tego, żeby dodać sobie tutaj kawałek nagłówka nad tą listą, tak żeby wiedzieć, które pole później jest czymś. Czyli tak jak tutaj jest area, min, max, angle i tak dalej, to my będziemy mieli podobne wartości tutaj. Idziemy do naszego cookie Kiwi. I w tym cookie Kiwi chciałbym sobie stworzyć nową labelkę, taką specjalną labelkę list view header label. I ona będzie dziedziczyła po zwykłym label. Czemu robię to tutaj? Ponieważ ta labelka nie będzie miała żadnych funkcji zaimplementowanych, to jest tylko labelka, która ma jakiś wygląd predefiniowany i nie chcę po prostu duplikować kodu, dlatego napiszę sobie go raz, a takich labelek przewiduję, że będzie więcej niż jedna. Canvas before, dodajmy kolor i kolor to będzie RGBA, czyli dodajemy kanał alfa, czyli półprzezroczystość. Czy chcę, żeby moja labelka była bez koloru, czyli żeby była czarna, z jakąś tam przezroczystością delikatną i standardowo rectangle. Ok, teraz tej labelki możemy użyć do stworzenia takiego nagłówka nad naszą listą. Dodajmy sobie go tutaj. Zróbmy sobie box layout. I w tym box layoutie będziemy dodawać nasze list view header label. I pododajemy im tekst. W pierwszej będzie typ, w drugiej długość tej figury, czyli jeżeli to jest na przykład linia, to będzie to długość linii. W trzecim będzie area, czyli pole powierzchni, a w ostatnim damy volume. Czyli jeżeli z jakiejś figury, jak na przykład z koła, które tutaj zaznaczamy, da się policzyć objętość, to koło w uproszczeniu może być kulą w trójwymiarze, więc jeżeli te komórki, które są tam mierzone, są mierzone za pomocą okręgów na zdjęciu, no to faktycznie mogą być po prostu kuliste i dlatego dodajemy tutaj to volume. Dodajmy jeszcze do tego naszego box layoutu jakiś rozmiar, czyli size hint na początek ustawiamy na none. Dajmy rozmiar podobnie jak tutaj w list view, czyli 500 pikseli szerokości, jakieś 60 pikseli wysokości. Pozycja root width. Ok. Jakiś spacing. Padding i jakieś tło. Ok, zmniejszmy jeszcze nasze list view, tak żeby ten header było widać. 60, trochę za mało. 80 pikseli. Super, idealnie. I teraz chcę sobie wyświetlać to po prostu kolumnami. Jak to zrobić? Do tej pory miałem po prostu jedną labelkę i ta labelka zajmowała cały tutaj obszar. Teraz chciałbym sobie stworzyć taki widget, w którym mam cztery pola i te cztery pola wyświetlane są tak jakby w czterech labelkach, podobnie tak jak mam tutaj to box layout. Pewnie będę chciał sobie stworzyć box layout w tym celu. Stwórzmy sobie coś, co nazwiemy shape label. I w tym shape label zrobimy sobie podobną strukturę, tak jak mamy tutaj. Teraz pamiętacie, że poprzednio nasza wybieralna labelka dziedziczyła po
label C i po recycle data view behavior. Teraz nie chciałbym tego znowu pisać jeszcze raz, więc zaraz sobie wyekstrahujemy pewną abstrakcję z tej klasy, tak żeby i ta klasa, i to moje nowe shape label mogły dziedziczyć po tym samym, czyli żeby miały podobne funkcjonalności. Na razie tu dodamy pas. Tutaj na razie nie będzie nic. OK, zajmijmy się tym naszym selectable label. Stwórzmy sobie nowy plik selectable item. I teraz wszystko, co było w selectable label, skopiujmy tutaj, łącznie z tymi importami. I teraz nie chcę, żeby to dziedziczyło po label, chcę, żeby to dziedziczyło po generycznym widget. Bo label dziedziczy po widget i tak naprawdę wszystko dziedziczy po widget. Indeks zostaje, selected zostaje, cała reszta zostaje. I teraz moim selectable label nie będę dziedziczył po recycle data view behavior, tylko podziedziczę po selectable item. OK, i podobny zabieg zrobimy z naszym shape label. Nadal działa. Zobaczmy, czy możemy wybierać elementy. Możemy wybierać elementy. Super. Czyli to, co zrobiliśmy do tej pory, nie spowodowało żadnej regresji. Możemy tego używać w taki właśnie sposób. I to tyle na dzisiaj. W następnym odcinku zajmiemy się wypełnieniem tego shape label, czyli dodaniem mu tutaj jakiś pól, tak żeby faktycznie wyświetlały nam się elementy w naszym list view w taki sposób, że mamy tak jakby kolumny z jakimiś wartościami. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.